Spółka NASK S.A. od wielu lat realizuje usługi wdrożeniowe, technologiczne związane z cyberbezpieczeństwem. Rok 2024 jest rokiem przełomowym dla cyberbezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc spółka jest przygotowana na najnowsze wyzwania związane z wszelkiego rodzaju strategiami obronnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa i wydaje mi się, że w tym roku nasze główne cele to po pierwsze wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, cyberbezpieczeństwa i drugi obszar, który bardzo chciałbym wzmocnić, stąd też moja obecność tutaj dzisiaj, czyli oferta dedykowana dla rynku finansowego i kapitałowego związana ze spełnieniem wszystkich wymagań zarówno prawa unijnego, jak i prawa polskiego, wyzwań związanych z wejściem w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ja myślę, że cały czas rozwijamy naszą ofertę produktową i to tak zwane pudełko produktowe rozrasta się i z jednej strony modyfikujemy usługi, które mają za sobą najlepsze lata świetności za sobą, czyli na przykład usługi głosowe, a z drugiej strony rozbudowujemy nową ofertę związaną z testami penetracyjnymi, z audytami bezpieczeństwa, z wdrażaniem polityk ciągłości działania i polityk bezpieczeństwa. W dużym skrócie, tak by zapewnić każdej instytucji, która na rynku czy finansowym, czy kapitałowym, czy w wielu innych obszarach krytycznych funkcjonowania będzie działała, żeby zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa. Pion cyberbezpieczeństwa NASK świadczy usługi wielosektorowo i wielozadaniowo. I przede wszystkim są to usługi, które mają na celu prewencyjne działanie, czyli zapobieżenie wszelkim niepożądanym incydentom, czyli wszelkiego rodzaju audyty, testy, wprowadzanie polityk bezpieczeństwa, szkolenia, a skończywszy na takich rzeczach jak dostarczanie gotowych wdrożeń, gotowych rozwiązań informatycznych. I wydaje mi się, że to jest jakby klucz działania. No i druga rola, tak? Druga rola, czyli działanie na wszelkiego rodzaju incydenty i sytuacje krytyczne, które się dzieją u naszych klientów bądź podmiotów państwowych.